Ten podły je glut z Pysiński. Na TikToku ludzie wyłapali, że byłem z nim sobie coś zjeść, jak byłem w Krakowie. Owszem, byłem i jakby to byłem ja. O ku, nie, no to już wszystko wiadomo. No to chyba możemy wszyscy uznać, że no, ludzie z TikToka, detektywi z TikToka mają mają naprawdę nosa do tych tajemnic, także powiem wam, że ten powrót ekipy coraz częściej jest na językach ludzi, na językach ekipowiczów. Wszystko wskazuje na to, że doczekamy się powrotu ekipy. Nie mam pojęcia, natomiast uważam, że jakiś odcinek wspólny powstanie. Takie mam przeczucie. Nie jesteśmy wrogami i na dodatek znamy się bardzo długo. W pewnym momencie myślę, że byłem najlepszym jego przyjacielem od moim. No a Werka nigdy nie była jakby aż taką dla mnie osobą ważną, więc zawsze wybiorę Freeza. No to już nie będzie, to już nie będzie. Będę bojkotować. Czemu? Na samym końcu jakby bycia w ekipie czułem się wypalony pod względem YouTube'a na przykład, więc te filmy nie nagrywały mi się przyjemnie. Robiłem, czasami realizowałem pomysły, które wydawały mi się spoko, a nie były spoko. Bardzo dziękuję. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd. Teraz wszyscy w ten sposób robią odcinki, prawda? Zauważyłem. Zbyt późno chyba zauważyłem. Natomiast najważniejsze, że zauważyłem, to znaczy, że odcinki niezależnie od kontentu robione są właśnie w ten sposób, że najpierw pokazane są highlighty, żeby zachęcić widza. Pierwsze 15 sekund jest bardzo ważne. Nie, że witajcie, Antman, jestem Matia, dziś pogadamy sobie, no i teraz sobie pogadam, no i teraz film pogadankowy, no na pewno zostaniesz, zostaniesz, dupa psa. Natomiast w momencie, gdy mówię, słuchaj, ten się zesrał, ten się zeszczał, ten się zżygał, to mówisz, o kurczę, naprawdę? Muszę obejrzeć ten film. I tak to wygląda u wszystkich. Tutaj Świat Gwiazd, w kanałach newsowych w każdym, AJ tak robi, Patet tak robi właśnie. A propos AJ i Pateca, to dzisiaj chciałem wieczorkiem z wami obejrzeć wspólnie film. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek no, aktualnie mamy całkiem spoko tempo. Trzeci film, moi drodzy, oglądamy. No, Mateusz Trąbka, znany jako Trąba. Cześć, Mateusz. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć, hej. Jesteśmy na premierze filmu Fuchs i tak się zastanawiam, bo nie spodziewałam się tutaj ciebie. Dlaczego się tutaj pojawiłeś? Wiesz co, po pierwsze to ja jestem kinomaniakiem i ogólnie filmomaniakiem, serialomaniakiem. Jak oczywiście tylko mam czas, to lubię sobie obejrzeć coś, co mi się podoba, co trafia w moje gusta. I mimo wszystko jestem fanem wielu polskich filmów, wielu starszych polskich filmów, czy też ekranizacji, które powstały nawet kilka lat temu, czy jakoś niedawno. I Marysia, moja narzeczona, dostała maila. Jakoś ostatnio się nie interesowałem, co wychodzi w kinach, bo był ten okres świąteczny i jakoś tak człowiek zapomniał tego. A co do Pszczelarza w ogóle, to będę miał dla was konkursik. Będę miał dla was konkursik. Tak naprawdę będę miał dla was do rozlosowania kilka biletów na Pszczelarza ze Statanem. Także fajnie. Przez tą całą otoczkę, co się działo z ekipą, za brak konkretów przyznaję, że ekipa była taką guilty pleasure, a pozostał niesmak każdej innej aferce kręcili. O każdej innej aferce kręcili godzinne filmy. No właśnie, to jest ogromna szkoda, nie? Że wiesz, że myślę, że inaczej, wydaje mi się, że ludziom. Że byli winni trochę ludziom, nie? Że faktycznie, wiesz, ludzie ich oglądali, wspierali, subskrybowali, kupowali ich ciuchy i nagle z dnia na dzień ekipy nie ma. I nie ma żadnych konkretów. Myślę, że film jednak wyjaśniający to wszystko, skoro, wiesz, nagrali bodajże trzy takie materiały dokumentalne, dwa może? Może dwa? Nie pamiętam. Dwa albo trzy były takie faktycznie długie. No to taki film mógłby również powstać. Taki wyjaśniający całą sytuację. Oczywiście jakieś tam, nie wiem, może uzgodnienie z prawnikiem czy coś, ale żeby powiadomić widzów, że faktycznie coś się wydarzyło, że faktycznie coś się stało. Moi drodzy, szybciutko, bo ja zapomniałem w ogóle wstawić informację, że jest transmisja. Gdziekolwiek w ogóle, nie wstawiłem ani na Instagrama, ani na Face'a. Więc szybciutko. Siemana Ancymony, live'ik. Przepraszam, że nie przypomniałem, natomiast trwa już półtorej godziny i internet działa. Także zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, tutaj powiadomione i szybko jeszcze na YouTube'a wstawię, udostępnij, skopiuj link. Robię to przez telefon, ponieważ moi drodzy, jak zacznę robić to przez komputer, to się zacznie wszystko pieprzyć. Proszę was o zostawienie lajka tylko, jest 650 osób, witam wszystkich bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. Jest 270 lajków. Jakbyśmy dobili do 350, to jestem święcie przekonany, że ludzi będzie wtedy 700 na live'ie. Przekonajmy się, moi drodzy, zobaczymy, czy kłamie. Nathan Marconi. Ja tylko wstawię
tylko wstawię, moi drodzy, link do. Tylko wstawię link do. Na Facebooka, ok? Dajcie mi dosłownie sekundę, zostawcie lajka, będzie mi cholernie, cholernie miło. Jeśli to oczywiście zrobicie. Czat, nie czat. Dobra. Hona live'a. Wszyscy oczywiście. Tutaj to, to, to. Publikuj. Ile brakuje do 100 wspierających? Ile brakuje do 100 wspierających? A ile nam. Aha. Obecnie nowych wspierających jest 3, więc do 100 wspierających brakuje 97 wspierających. Jest może, nie wiem, jakaś osoba tutaj, która by chciała na przykład. Która by chciała na przykład podarować 50. To ja myślę, że wtedy znalazłaby się osoba, która chciałaby podarować 5, a później 1, a później 3. Ale musi być osoba, która podaruje 50. Najwięcej, kto podarował wspieranie, tak w jednym, 30 chyba, nie? Czy 20? 30. Może ktoś chce pobić rekord? Nieważne, moi drodzy. Skupmy się na rzeczach ważnych, czyli tak, na Instagrama dodałem, na Facebooka dodałem. Możemy, moi drodzy, kombinować. Deka, witam cię bardzo serdecznie. Cholernie dawno cię nie było. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nevertheless, moi drodzy, 650 osób. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja myślę, że lepiej byłoby, gdyby ktoś wysłał stówę dla testu. Jakby ktoś wysłał stówę dla testu, albo jeszcze lepiej, 125 dla testu, to nie dość, że internet, ten cel na internet będzie wypełniony, to dwa, że od razu tańczę taniec szatana. Więc niech rozpoczną się igrzyska. O tym? Ale wróciłem do żywych i okazało się, że jakieś filmy wychodzą i wychodzi też film Fuchs 2. Zobaczyłem, że to ma być taka gangsterska komedia, a ja uwielbiam takie klimaty. Uwielbiam między innymi Jak zostałem gangsterem film, więc... No tamten oczywiście nie jest taką komedią, ale tutaj mamy komedię i stwierdziłem, że muszę to sprawdzić. W minionym roku faktycznie widziałam cię gdzieś na zdjęciach w galerii z premiery Akademia Pana Kleksa. Jak ci się tamten film podobał? Tak. Oglądaliście Akademię Pana Kleksa? Ja w internecie słyszałem same negatywne opinie. Natomiast była Iza i mówiła, że zbawiła się tak świetnie, że poszłaby jeszcze raz. Tam też MWM, wiele osób NWM podchodziło będzie. Właśnie z zapytaniem, jak mi się podobało i uważam, że to było tak zwane nowoczesne, ale z takim fajnym umiarem odgrzania jakby kotleta, bo to jest takie porównanie, że jak robisz drugi raz coś, to trochę jakby odgrzewasz kotleta i to odgrzewanie kotleta ma negatywny wydźwięk. A tutaj widzicie, właśnie ten wydźwięk był wrażenie. Pozytywny, bo to było takie odświeżenie po prostu tej ekranie. Aram maram, trzy filmy były. I proszę ja ciebie, nie ma 22, aby już trzy filmy skomentowane, czaisz? Organizacji, która Szok. Była dosyć stara. Aczkolwiek na internet dalej zbieramy, bo ten już się wykrzacza i muszę bardzo kombinować, żeby się nie wykrzaczał jeszcze bardziej. I jak teraz byśmy oglądali pierwszą część, to mimo wszystko jest różnica i to ogromna, ale ten jest bardzo fajny jest... film dla osób około 30, widać jak zmieniło się podejście do świata pomiędzy pokoleniami. Nie, jedyna przelaża. Bardzo podobny i... Wektor się ogarnęła? Absolutnie nie. Kupiłem nowy modem na kartę, natomiast działa on tak, że muszę bardzo, bardzo delikatny być, żeby się nie wykrzaczał, więc po 22 wrócimy do Wektry, ponieważ po 22 Wektra faktycznie działa i będę mógł spokojnie już prowadzić streama, aczkolwiek nie narzekam, nie jest źle, działa, więc mogę komentować. Tylko po prostu na poziomie takim, że powiedzmy ta nasza generacja Z oglądnie i powie, że jej się podoba, no nie? Bo wiadomo, że pewnie dzieciaki teraz tych starych filmów nie oglądają, nie kumają, tam wszystko było inaczej w tych filmach, nie? Na tej premierze była także Werka i Freeze, tam... Oho. Ptaszki ćwierkają, że w ogóle szykuje się jakiś wielki powrót ekipy. Tak się zastanawiam, jak wyglądało to wasze spotkanie. Czy wy się przywitaliście, rozmawialiście ze sobą z tej okazji? O proszę, podoba mi się. Od przejścia z Akademii Pana Kleksa do przejścia... do. Trąba. Jesteś trąbą, więc pytanie o Freeza musiało paść. No nawet jakbyście nie byli na tej samej premierze, to pytanie musiało paść. Aczkolwiek, kurczę, tak zupełnie szczerze, jak człowiek, to jestem ciekaw, jak między nimi relacje. Do ekipy. To jest umiejętność. Tak, to jest umiejętność dziennikarska. Wiesz co, widziałem ich, jednakże nie siedzieliśmy blisko siebie, było tam bardzo tłoczno, było bardzo dużo ludzi i uważam, że nie było to odpowiednie miejsce do spotkań i rozmów, ponieważ była to premiera filmu, okay. A my też jakby stamtąd później szybko wchodziliśmy, bo mówię, był bardzo duży tłum i dużo ludzi też coś od nas gdzieś tam chciało, także my się ulotniliśmy stamtąd, ale mówiłem Karolowi, że go widziałem, także tak to, że tak powiem, wyglądało. A ile jest prawdy w tym? Widziałem cię. No. Ja ciebie też. Okej. Że faktycznie ekipa wróci. Ta stara ekipa.
Wiesz co, były tam jakieś, w sensie były momenty, w których ja zostawiam to pytanie, coś tam sobie przyżartowałem, że jakieś tam jesteś tam oldboye czy coś, ale to jakby było w formie żartu. Na dobrą sprawę ja jestem takim człowiekiem, że nigdy nie mów nigdy, ale. Wydaje mi się, że no nie wróci w takim starym składzie. W starym składzie nie, bo wydaje mi się, że jeśli powróci, znaczy inaczej, jeśli nawet nie ekipa, tylko powiedzmy wrócą do jakiejś wspólnej serii czy coś, to wydaje mi się, że będzie oczywiście, że będzie Freeze, że będzie Vera, że będzie Tromba, że będzie Patec, Krzychu, Marcysia, wujek Łuki, Nowciaks, Fusialka, ale na przykład jeszcze ta ruda taka, nie pamiętam jak się nazywa, Murciks. Nie wiem, czy powiedziałem. Natomiast wydaje mi się, że Minimajka nie będzie. Jakoś takie mam przeczucie, że Minimajka jednak nie wezmą. Że w starym składzie faktycznie nie wróci, natomiast wróci kilka osób, które bardzo są utożsamiane i które po prostu były ulubione gdzieś tam, nie? Ale czas pokaże, może coś fajnego się wydarzy, bo to też jakby jest czasem spoko dla tak zwanej fabuły życia, nie? Że coś wydarzy się w uniwersum, jakiś obrót spraw czy coś takiego, ale mimo wszystko, tak jak mówię, no raczej w takim starym składzie nie wróci na zasadzie, nie wiem, że za miesiąc wyjeżdżamy i nagrywamy serię odcinków. Raczej tak nie będzie. Ale to, co wyłapałam z twojej nie wypowiedzi, będą wyjeżdżać. Napisałeś Karolowi. Nie będą wyjeżdżać, ale powrócą. Że go widziałeś, czyli macie relacje, bo po no, rozpadzie... Wiesz, na TikToku, zwróć ci przerwę, na TikToku ludzie wyłapali, że byłem z nim sobie coś zjeść, jak byłem w Krakowie. Przepraszam. A nawet czasami nie miał spiny z Karolem, to znaczy tak mocniej niż inni, czy źle kojarzę. Zajwo, nie wiem. Wiesz co, może ktoś tutaj bardziej zaznajomiony w sytuacji ekipy może podpowie, może doradzi. Natomiast ja nie wiem. Nie mam pojęcia, wiesz, powiem ci, że mogę walnąć tutaj gafę, mogę powiedzieć coś, co nie jest prawdą z tym Nowciaksem. Nie wydaje mi się, ale to co mówisz może być prawdą. To byłem ja. Mówię, jeśli ktoś bardziej pamięta te czasy dramowe ekipy, to niech się odezwie. Nie jesteśmy drogami i na dodatek znamy się bardzo długo. Więc dzień. Ja uważam, że nie musimy być na jakiejś relacji. Też w sensie się cieszę. Jakby nie poszedłem z nim, żeby ludzie mi zrobili zdjęcie, poszedłem z nim prywatnie. A to, że ludzie zrobili zdjęcie, to już jest ta wypadkowa tego, że jesteśmy popularni. No tak, po prostu. Ta negatywna wypadkowa. Chcąc, nie chcąc, trzeba się pisać na takie coś. Ale no co, to jest jakby normalna sprawa, poszedłem z nim No ja wiem, że coś takiego jest, było i oczywiście będzie, natomiast to jest tak niesmaczne, to jest tak niefajne. Spotkanie, po prostu zamienić kilka słów i nie gadaliśmy o niczym związanym w ogóle z jakby tym tematem. Projektem. Tylko bieganiu o psach, o dzieciach, więc... Nie da się nie zauważyć, że wasze życie się zmieniło, bo tak... Nowciaks miał wywiad u żurnalisty, mam żal do Karola, jakoś tak. No dobra, ale wiesz, ale w wywiadzie u żurnalisty Tromba też powiedział, że... Karol chciał zrobić z niego produkt, coś takiego, wiesz, to są też tytuły. To trzeba pamiętać, że to są tytuły, które mają przyciągnąć widza. Natomiast cały kontekst nie słuchałem, więc też ci nie odpowiem, jak było naprawdę i wiesz, jak w jakich stosunkach są teraz, no bo tego nie wie nikt poza oczywiście nimi. Karol i Werka zostali rodzicami. Ty jesteś zaręczony. Przeprowadziłeś się do Warszawy. To pytanie w ogóle bardzo proste, ale ono jeszcze nie padło. Co w takim razie u ciebie? Dzieci na razie nie będzie. Na razie są koty. Może będzie więcej kotów, bo jesteśmy kocią rodziną. Ja mam trzy. Ja mam dwa, więc może trzeci będzie. Może trzeci będzie. A co? Planuję na ten rok i te plany już jakby są rozpoczęte. Mhm. Mój powrót na YouTube'a, gdzie chcę regularnie wstawiać odcinki i robić taki już content, z którym będę bardzo się dobrze czuł i utożsamiał. Spoko. Miałem trochę czasu, żeby przemyśleć i odpocząć od tego. Ja mam cztery? Jak? Nagrywania i jestem teraz taki głodny tego i chciałbym zrobić po prostu coś fajnego dla samego siebie, żeby po prostu sobie udowodnić, że naprawdę wywodzę się z tego YouTube'a i umiem to robić. W ogóle mam takie poczucie, że koniec roku i początek sprzyja refleksjom. Ty też także mówisz o jakichś wnioskach. Zastanawiam się w takim razie, jakie to są wnioski. Wiesz co, no na samym końcu... Ja zero polecam, ja też polecam, ja mam dwa. Ja też zero polecam na przykład kotów. Kolekcjonuję z Ulisy. A. Sezonkowej? Pod względem YouTube'a na przykład, więc te filmy nie nagrywały mi się przyjemnie. Robiłem o, czasami... O, ale ja wam powiem, że też tak miałem, że patrząc na ostatnie dwa lata tak naprawdę, to bardzo chciałem się zreflektować i bardzo się cieszę, że udało mi się zreflektować i faktycznie wprowadzić zmiany, które no gołym okiem widać i gołym okiem sprawiają, że te filmy są lepiej, cieplej przyjmowane. No i powiem wam, że nie pamiętam, i nie wiem tak naprawdę, czy kiedykolwiek była taka sytuacja,
że pod każdym filmem miałem aż tyle pozytywnych komentarzy co do obecnego formatu. Autentycznie nigdy chyba nie miałem takiej sytuacji. Realizowałem Zajebista pomysły, sprawa. które wydawały mi się spoko, a Mega budujące na pewno. nie były spoko. I w pewnym Patrz, momencie jaki temat stwierdziłem, dalej? że muszę tego odpocząć. Bardzo spadła regularność. W pewnym momencie uznałem, okej, chyba faktycznie na ten moment ja czuję się wypalony. I ten rok pokazał mi, że chcę wrócić. Że chcę wrócić i No, że to już nie po to wszystko masło? było budowane. Dokładnie, dlatego trzeba na nie uważać. Żeby teraz to po prostu wziąć i wyrzucić do kosza. Tylko chciałbym jeszcze zrobić fajne rzeczy i mam w planach naprawdę fajne rzeczy, więc sam się cieszę i sam się jaram z tego powodu, że po prostu wrócę jakby do tego, z czego jestem najbardziej znany, że tak powiem. Trzymam za ciebie bardzo mocne kciuki. Ostatnio odczułam na własnej skórze, jak krytyka potrafi zaboleć, a O, ty proszę. swego czasu miałeś tego całkiem sporo. Gdzieś tam pisali, że po ekipie miałeś problem z tym, żeby sobie poradzić, że Psy są faktycznie ta kochane, popularność i psykoty. regularność Oczywiście, że psy najlepsze. spadała. Lepsze Czy i ciebie to najlepsze bolało? ogólnie. Ja uważam, że to jest bardzo cenna lekcja, którą ja mogę z tego wszystkiego wyciągnąć, ponieważ będąc w ekipie odczułem i dało się odczuć coś takiego, że człowiek idzie tylko w górę, Nie, bo ale on jest znany z Freeza. No tak, no wiem, znaczy powiem ci tak, mówiąc tak, wiesz, negatywnie i tak mówiąc, jakby chcąc mu dowalić, no to można mu powiedzieć, że oczywiście znany jest z Freeza i gdyby nie Freeze, to on by w ogóle nie istniał. Mówiąc realnie, też tak jest, aczkolwiek nie trzeba używać aż tak brzydkich słów. Natomiast patrząc tak i mówiąc pozytywnie o Trombie, no to nie jest też tak, że wiesz, że nie robił nic, nie? Także no, jakiś tam content wprowadzał, jakiś tam, wiesz, jakieś tam rzeczy robił, że faktycznie ludzie go trochę lubili w jakiś tam sposób. Jego również. Gdyby Freeze miał inną ekipę, to wszyscy nie miałby. To w co? To w czy? To wcale nie musiało być tak samo dobrze jak duo. No oczywiście, że tak. To wiesz, to sukces ekipy to nie jest tylko Freeze. Sukces ekipy to są pojedyncze jednostki, które brały udział w tym projekcie. Więc wiesz, gdyby nie Tromba, to mogło być zupełnie inaczej. Na przykład nie odnieśliby takiego sukcesu. Jest na to może. Jest to, wiesz, jest na to może nie aż tak ogromna szansa, natomiast no, życie jest mega przewrotne i mogłoby też tak być. No, cholera wie, nie dowiemy się oczywiście nigdy. Bo też wszyscy nawzajem się boostowaliśmy w górę, więc nawet jak komuś źle szło, to oni tak szli w górę, tylko trochę wolniej. Więc jakby dla mnie. Odkąd poznał Nowaczkiewicza, to się zmienił. Wydawało mu się, że jest niezniszczalny. Tak to wyglądało, to prawda. Nie, Zgadzam się z ten tym. rok to jest bardzo fajna lekcja, która też pokazuje mi, że i udowadnia po raz kolejny, że życie to nie są tylko wzloty, ale to też są często upadki. Trzeba czasem zrobić kilka kroków Efekt wstecz, motyla. trzeba Dokładnie tak, o tym pomyślałem. obrać inną drogę i O tym pomyślałem. ja się czuję, jakby jestem w porządku. Tak miało być. Ja też w życiu jestem taki, że tak miało być. Jeżeli naprawdę wszechświat, uniwersum chce, żeby coś się wydarzyło, to się i tak wydarzy. Prawo I Morfiego. patrzę bardzo pozytywnie w przyszłość i tyle. Słyszałam ostatnio takie bardzo fajne zdanie, że w życiu będą pojawiały się problemy, ale tą takim sposobem na sukces jest to, jak będziemy przez to wszystko przechodzić. Więc ile wyciągniemy też Agnieszka wniosków? Komorowska, działa? Działa, nie działa. Teraz jestem na innym, więc. Teraz jestem na mobilnym, więc nie mogę zbytnio szarżować, ponieważ zacznie się wykrzaczać, więc muszę być ostrożny. Aczkolwiek komentujemy aktualnie trzeci film, więc nie jest źle. Kuba Patycki sobie wytatuował ostatnio tatuaż taki i on bardzo fajnie on bardzo fajnie pokazuje właśnie ten proces, że jeżeli idziesz przez piekło, to się nie zatrzymuj. Bo w końcu z niego wyjdziesz, nie? W końcu z niego wyjdziesz i w końcu ci się uda, więc jeżeli się zatrzymasz, Okay. no to piekło cię pochłonie i sobie z tym nie poradzisz. Trzeba ciągle pracować. Trzeba działać, moi drodzy. Zastanawiam się, czy oglądasz Gen Z? Czy może zupełnie odciąłeś się od tego Wiesz świata? co, w tym momencie bardzo mało rzeczy oglądam na YouTubie. Jedynie inspiruję się gdzieś tam z zagranicy, więc patrzę sobie, co się tam dzieje za Mam oceanem, szczękę tudzież w Europie. spiętą. Ale nie oglądam, jednak oczywiście kibicuję. W Okay. 2022 roku miałeś też przygodę z Fame MMA. Czy widzisz kontynuację, szansę na rewanż? Nie, na ten moment nie. Na ten moment nie. Na Nie ten masz moment. takiej Wiesz, potrzeby? to miałem walczyć, ale wypadła mi walka, gdzieś tam kontuzja przeciwnika, więc O. trochę pecha. A przez ostatnie miesiące dużo trenowałem i w sumie uznałem, że właśnie to jest ten znak od wszechświata, że to chyba po prostu. Ja obecnie nie trenuję, a to dlatego, że nie, że powiem wam tak, ja obecnie nie trenuję, bo mi się spieprzyła chęć do treningów po tym, jak 5 razy przekładali mi walkę. Autentycznie, z ręką na sercu, nie mam takiej motywacji, nie mam chęci, żeby wrócić do sportu walki. No. Bardzo mi się podobało, bardzo lubiłem, natomiast w momencie, gdy przekładali, to ostatecznie już byłem tak zmęczony i tak wypalony tym. Obecnie jestem wypalony.
Jak faktycznie coś się pojawi, to zrobię wszystko, żeby wygrać i znowu wrócę do treningów na pełnych obrotach. Natomiast obecnie nie mam motywacji, żeby nawet w jakiś sposób tego próbować. Odegrajemy już tam jakąś rolę? Nie podpalam mostu, tak? Ale zawsze mogę wrócić. Myślę, że pójdzie w walki i że ludzie będą zawsze chcieli go oglądać. Ludzie ostatecznie są znani z walk, a ludzie ostatnio są znani z walk, a nie zaniedbują fanów. Nawet wiesz co, jest na przykład Nathan, który znany jest z walk, który znany jest z tego, co robi na konferencjach, aczkolwiek czy ma jakiś stosunek do fanów? Wydaje mi się, że nie, bo on tak naprawdę, wiesz, ma Instagrama, na YouTubie, no nie tworzy kontentu żadnego, wiesz, on obecnie jest freakfighterem z zawodu i wiesz, i to nawet nie chodzi o to, że to nawet nie chodzi o szacunek jakichś do widzów, tylko jak nie masz, nie ma, jak masz community, no to musisz o nie dbać. Jak nie masz community, no to musisz robić wszystko, żeby ludzie o tobie nie zapomnieli, nie? Walk, nie powiedziałbym, że z walk, z konferencji bardziej. No, z konferencji bardziej, dokładnie. Jednakże na ten moment chcę skupić się po prostu na tych innych rzeczach, które wydaje mi się, że dużo więcej frajdy mi dadzą i jako twórca będę mógł urosnąć i w końcu zacząć robić i nagrywać po prostu fajne materiały, z których będę zadowolony. Szerokim echem odbiła się też w mediach walka Fabiańskiego. I tak się zastanawiam, czy ty oglądałeś, czy widziałeś. Oglądałem. Wiesz co, jako aktora go lubię, jako człowieka gadaję z nim raz, więc w sumie to nie mam zdania. Jako freakfightera odegrał jakąś rolę. Nie, jako freakfighter to... Nie, to było po prostu na plucie wszystkim obserwującym i na plucie wszystkim organizatorom gali w twarz, czyste. Taka normalnie chrocha, taka aż z płuc ściągnięta, żeby tylko pokazać, jak bardzo nie szanuje się czyjegoś czasu i czyichś dobrych chęci. Na pewno nie był postacią nudną, ale w oktagonie chyba ten teatr został przeniesiony też, więc nie chcę też jakoś bardzo hejtować, bo wydaje mi się, że tam dużo rzeczy było zaplanowanych. W sensie to po prostu, tak mi się wydaje, bo to nie jest głupi facet. To nie jest głupi facet i jak się z nim rozmawia, to naprawdę to jest, wydaje się być ogarniętym, inteligentnym gościem, więc wątpię, żeby to wszystko było takim przypadkiem. Myślę, że tam po prostu dużo rzeczy było zaplanowanych. Na pewno pieniądze zostały zarobione i myślę, że on wyszedł najbardziej zwycięsko, jeżeli chodzi o takie jego subiektywne odczucie na temat tej całej sprawy, nie? On ma wytłumaczenie na to wszystko. Mi się wydaje, że ten rynek walk jest wypalony. Każdy już był, a nie chce mi się oglądać kolejny raz tych samych obitych gęb. Agnieszka Sławińska, no wiesz co? Spotykam, wiesz, chciałbym powiedzieć, znaczy chciałem, w pierwszej chwili chciałem powiedzieć, że coraz częściej spotykam się z takimi opiniami. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, no to są bardzo różne opinie. Takich opinii oczywiście słyszę wiele. Że wiesz, że to się wypala, że ludzie już są niezainteresowani, że ludzi to nudzi. Natomiast w momencie, gdy pojawia się na przykład jakaś nowa gala i wiesz, pojawi się na przykład jedno nowe nazwisko, albo dwa nowe nazwisko, albo po prostu jakieś ciekawe zestawienie, no to wtedy ludzie jednak to oglądają, jednak ludzie się interesują, więc różnie. To wszystko chyba zależy od federacji, wszystko zależy od tego, co dzieje się na konferencjach i tyle. Ja poczekam z 6 miesięcy, może do końca roku i się wypowiem, czy mu się opłacało, czy nie. O kim mówisz dokładnie teraz? O Natanie w Trąbie czy Fabiańskim? Matimax 17, dziękuję za 30 miesięcy wspierania. 30 miesięcy? 30 miesięcy, dobrze powiedziałem. Bardzo dziękuję, stary, doceniam. On zarobił pieniądze i w sumie to jest spoko. Mateusz, zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, przygotowałam dla ciebie szybkie strzały. Czy jesteś gotowy? Róbmy szybkie strzały, oczywiście. Kobieta roku 2023 według ciebie to? Doda. O, dlaczego? Nie wiem, chwilę smola z tym. Okay. Szybkie strzały, mam szybko odpowiadać. Jakbym miał się tutaj zastanawiać, to możemy powiedzieć o kogoś... Fabiańskiego masz w pamponie? W pompie? A, w pompie? No dobra. Jasne. Najmilsze wspomnienie 2023 roku. No, to mnie nie interesuje. Coś jeszcze? Freeza. A o. Jakoś miałem z nim relację. To teraz lecimy grubo, Versow czy Freeze? O. Nie no, Freeze. Dlaczego? Ja już nic nie kupuję. To, co jest na konferencji, a potem to, co jest w oktagonie, to nie była ziemia. Mało walk jest ciekawych. Mhm. Trąbkę przynajmniej dobrze się oglądało podczas walki. No tak. Znaczy ja wiesz, ja o tym, kogo się dobrze oglądało podczas walki, to... Znaczy, chciałem powiedzieć, że nie mogę się wypowiadać. No mogę się wypowiadać, natomiast wtedy pojawia się komentarz, że nie powinienem. Aczkolwiek ja wiem, że mnie się w oktagonie nudno oglądało. Bo znam go bardzo długo i... Ja kocham konferencje, na same gale mam wywalone. No właśnie, są też takie osoby, które na przykład konferencje tak, a jeśli chodzi o gale, to ewentualnie gdzieś tam, jeśli im wyskoczy to na Twitter czy na jakimś TikToku, to klikną, obejrzą, ale tak, żeby oglądać całe gale, to już nie bardzo. I
jakoś miałem z nim relację, w pewnym momencie myślę, że byłem najlepszym jego przyjacielem, on moim. No a Werka nigdy nie była jakby aż taką dla mnie osobą ważną, więc zawsze wybiorę Freeza. Zatem to jest jego kobieta, to dziwnie by było. Dziwnie by było po prostu. Odrobinkę. A Freeze czy wujek Łuki? Freeze. Freeze. No z tego samego względu jakby, co wcześniej powiedziałem. W sensie oczywiście nie tego kobiecego, tylko po prostu tego, że zawsze z nim miałem gdzieś tam największą relację, tam gdzieś najmocniejszą, więc po prostu tak to wygląda. Cloud nie kupuje żadnej, wszystko na TikToku. No właśnie, bo te walki na TikToku też się bardzo szybko pojawiają, więc... Najpiękniejsza rozumiem. Polka. Moja narzeczona. Maria Reskala. Okay. Najprzystojniejszy facet. O, najprzystojniejszy facet? Borys 2.1.5, pełna ksywka. BDOS, Borys, aż powiedziałem Borys. BDOS 2.1.5, pełna ksywka. Twój idol w dzieciństwie? Cristiano Ronaldo. I ostatnie, co byś powiedział 13-letniemu sobie? Jean-Claude Van Damme. Jezus, 13-letniemu. Zadbaj o zdrowie psychiczne. I tyle. O, piękna puenta w ogóle naszej rozmowy na koniec. No i superancko. Ja, tak jeszcze na koniec, co ja bym powiedział 13-letniemu sobie? Inaczej ja bym sobie i tak nie uwierzył w to. To jest ogromne. Ja bym powiedział sobie, że pamiętaj, że jesteś ważny. Natomiast 13-letni ja i tak bym w sobie w to nie uwierzył. Jakby 13-letni ja nawet mi powiedział, to myślę, że ja i tak bym nie uwierzył. Nieważne, moi drodzy, przejdźmy dalej, tak?